Tak więc witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Mikołaj, a przed wami trzeci materiał z gry Earn to Die z 2012 roku, a dokładnie to pierwszej części tego Earn to Die. Jest to trzeci i ostatni odcinek z tej gry, bo udało nam się blokować trzeci krainę i mamy, można powiedzieć, w połowie już zrobione to ostatnie autko. No i mamy 2500 kasy na wydanie. Co byśmy mogli sobie tutaj kupić? No chyba Gana kupimy, nie? Żeby ten pojazd był ukończony już w pełni. I to kupimy sobie tutaj dwa razy w paliwo. Mamy taką, można powiedzieć, pełny solar. Pełny gear. Dobra, lecimy dalej. To jest nasza ostatnia mapa. Out of ammo już jest, czyli... trzeba było ten karabinek... uuu, jakaś zapadnia tu jest, kurczę. Dobra. Nie wykluczam, że ten odcinek będzie krótki, bo jesteśmy już na wykończeniu tej gry. Ale wiadomo, że jest jeszcze druga część. Druga part tej części gry. Tak, to jest to samo po angielsku znaczy. Ale wiecie, o co chodzi, nie? Po prostu to jest jedna część, która została podzielona na dwie osobne gry. Tak. Dobra. Kupimy sobie na pewno troszeczkę Gana, żeby on był tam już wyrobiony. Kupimy sobie skrzynię biegów. No i myślę, że możemy w paliwo troszeczkę pójść. Żeby wiadomo było troszeczkę równomiernie. Siup. Wiihihi. Ja pierdyle. Ale żem poleciał. Dobra. To było niezłe. To było niezłe, bo troszeczkę... wprawiłem się w ruch. Wiem, jaką grę fleszową nagram. Kurde, muszę ją dodać do listy. Zapomniałem kompletnie o niej. Wiecie, ja podczas nagrań tyle mi się przypomina. Tych gier fleszowych jest mnóstwo. To jest niesamowite, że graliśmy za dzieciaka łącznie jakieś 100 gier i wszystkie ponad 100 tytułów pamiętamy, bardziej niż, nie wiem, 2-3 gry, które na przykład są na Steamie. To jest niesamowite. To się tyle gier przypomina. Normalnie 100 osobnych tytułów. To jest niesamowite. Dobra, kupimy sobie koła. Od razu już na maksa. No i co, pójdziemy chyba sobie paliwo już ostatecznie. Jeszcze stać mnie na Gana, możemy jechać dalej. Mamy najlepsze koła. Dobra, troszeczkę podkoksiłem buścikiem. A może wrzucę ten odcinek dzisiaj? W sensie dzisiaj, wtedy kiedy to nagrywam, zobaczymy. Okej, udało mi się przejechać dalej. Ty, ja prawie to ukończę zaraz. Masakra, to zaraz ukończę. Widzicie? A tak się rozdziela filmy. Bym to ukończył w tym poprzednim filmie jeszcze. By wyszło na to. Dobra, kupimy sobie, myślę, tą skrzynię biegów. Chyba, żeby być 6 razy szybszym. Nie wiem, o co chodzi z tym silnikiem, że nie wiem, większa pojemność na paliwo, czy co? Bo widzicie, tu jest napisane, że jestem 6 razy szybszy, ale tutaj silnik, jakie to ma zróżnicowanie? Bo tu jestem 6 razy szybszy, mi pisze, ale tutaj 8 litrów diesel, co to znaczy? Możecie mi oświecić w komentarzu, jak już mnie oświeciliście z tymi biegami. Warto wiedzieć, bo ja o motoryzacji jest gówno wiem, tak już dosłownie wam powiem, gówno wiem o motoryzacji. Dobra. I co byśmy mogli sobie tutaj kupić? No, kupimy oczywiście, jak 6 razy speed, to 6 razy speed na bogato, kurna. No, 6 razy speed, jak widać. Jak się patrzy. Kurde. Może wy będziecie wiedzieli, bo ja nie pamiętam jednej nazwy. Już wcześniej wspominałem o tych tytułach. Ale... była taka gra kiedyś o takim, kurde, nie pamiętam nazwy, nie potrafię, ja szukałem wcześniej w internecie, ale nie potrafiłem znaleźć. To chociaż dziwne, pisałem Flash, pisałem
to i nie mogłem znaleźć. Była taka gra o takim smoku pomarańczowym, która, musicie ją kojarzyć, bo ona była popularna wtedy, kiedy w Flashówki się grało. W sensie popularna, nie tyle co popularna, co po prostu wszędzie się wyświetlała. Była taka gra, taka platformówka z takim pomarańczowym smokiem. Była taka. Kurde, nie pamiętam, taka pomarańczowska, że chodziliście sobie, jakieś tam były migłówki, jakieś takie, po takich kryptach chodziliście, taka mroczna ta gra była, ale pomarańczowym smokiem chodziliście. Też pamiętam, była taka gra, kurde, czerwona, niebieska kula. Jezu, ja muszę. Każdą grę, jaką sobie przypomnę, zapisuję na liście, w playliście na Flashpoincie. Muszę to. Muszę. Muszę wszystkie te gry nagrać. Coś pięknego. Idziemy do garażu. Kupujemy sobie silnik. Najlepszy. No i paliwo. Kurde, nie kupiłem tam, a faktycznie mogłem kupić jeszcze. Może uda nam się wyrobić do 40 dnia. Oj, przepraszam was, była mała pauza. Dobra, lecimy. Zaraz nam się to uda ukończyć. Dawaj. Dawaj, busie. Musimy się... Wiadomo, nie możemy się spóźnić do szkoły. Tylko w temat. O, Intrusion też było dobrą grą. My life. Fuck my life. Dawaj. Jedź, kurna. Jedź, paliwo mi się kończy, ale jedź, uda nam się. No nie, a było prawie było. Dobra, kupujemy na maksa boosta i kupujemy na maksa gana. Moi drodzy, udało nam się ukończyć ten boost, więc teraz przed nami wygranko. Wygranko przed nami. Pędzimy do samego końca. Oho, chyba się zbliża nieprzyjaciel. Dobra. Jestem z powrotem. Sorry, mam tutaj taki mały burz po domu. Chodzą mi do pokoju wszyscy. Jak ktoś nagrywa i ma dom jednorodzinny, to zna mój ból. To jest okropne. A na szczęście jestem już... Mam taki refleks do kliknięcia pauzy w OBS-ie, że normalnie jak moje ucho już słyszy coś, to od razu pauza. Dawaj. Jest! Jest, udało mi się, mamy to, pierwszą część ukończoną. No, krzyki z domu, kurde. Mamy zapowiedź kolejnej części. Congratulations, you finished... Dobra, nie będę tego tłumaczył, bo się tylko śmieszę. Gratulacje, ukończyłeś fabularny tryb 38 dni. More vehicle, more zombies on your mobile. No wiem akurat. Chyba jest taka pierwsza część, chyba R tutaj, która jest płatna. R tutaj original, co to znaczy? Dirt. A, faktycznie, no. No nie dziwię się. Dobra, nie mamy tu żadnego trybu takiego dodatkowego, więc cóż, moi drodzy, udało nam się ukończyć pierwszą część z R tutaj z 2012 roku. Szykujcie się, bo jutro się pojawi już R tutaj z 2012 roku, ale już części drugiej. Więc no, ja zaraz oczywiście to nagram, nie? Bo jestem, już ściągnąłem się. Dwa odcinki dzisiaj nagrałem, zero tutaj. Albo może daruję sobie. Wrzucę to wam na jutro. Wam to później nagram, zobaczymy. Żeby też być na bieżąco z komentarzami, nie? To tam piszcie komentarze, ja to tam wiadomo. Niektóre serduszkuję, takie fajne, miłe. A czasami zdarza mi się odpowiedzieć, jak na to zrobić, czy mnie widz zaskoczył. No, hejo.